Nagroda specjalna starosty łobeskiego Smoki Powiatu. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy na 14 już gali wręczenia nagród specjalnych starosty łobeskiego. Witamy wszystkich smoków i wszystkie smoczyce. Drodzy Państwo, czujemy się jak na Wawelu, zatem smoki i smoczyce. Nie sposób nie zaznaczyć, że ostatni raz widzieliśmy się tutaj 3 lata temu, ale szanowni państwo, wszyscy dalej, piękni i młodzi, oczywiście Jasieńku, nie wyłączając nas. Nie ukrywam, nie będę się sprzeczał z faktami, a drodzy państwo, może niektórzy zapomnieli, ale dzisiejszy wieczór mamy zaszczyt poprowadzić dla państwa pani Joanna Pałęga i pan Jan Zarecki. Dobry wieczór. Dzięki temu, że jestem w tym samym garniturze, jestem osobą rozpoznawalną. Zapraszamy na scenę panią starostę powiatu łobeskiego, panią Renatę Kulik, i prosimy o oficjalne otwarcie gali. Dobry wieczór państwu. Chciałam bardzo serdecznie wszystkich państwa przywitać. Serdecznie witam włodarzy gmin powiatu łobeskiego. Witam serdecznie Stanisława Kopcia, prezesa Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. Serdecznie witam pana Marcina Kuduka, przewodniczącego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Serdecznie witam pana Kazimierza Lembasa, dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Serdecznie witam wszystkich dyrektorów centrów kultury i bibliotek. Serdecznie witam dyrektorów szkół oraz wszystkich placówek oświatowych. Serdecznie witam dyrektorów jednostek powiatowych oraz dyrektorów wydziałów starostwa powiatowego w Łobzie. Bardzo serdecznie witam zgłoszonych i nominowanych do Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego. Serdecznie witam prezesów i przedstawicieli stowarzyszeń senioralnych, sportowych, turystycznych oraz społecznych wraz z członkami stowarzyszeń. Serdecznie witam media lokalne oraz was, kochani mieszkańcy powiatu łobeskiego oraz przyjezdnych gości. Szanowni państwo, celem podejmowanych działań w zakresie promocji naszego powiatu jest także honorowanie cennych inicjatyw lokalnych, dostrzeganie tych wyjątkowych osób, które wyróżniają się na tle naszego społeczeństwa. 15 lat temu, 7 stycznia 2004 roku, Zarząd Powiatu Łobeskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego, nagrody dla osób i przedsiębiorstw, których działalność i wyniki promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Słuchając wskazówek i oczekiwań naszego społeczeństwa, staramy się dostosowywać zasady wydarzeń, aby odpowiadały one w pełni stawianym wymaganiom. Ostatnia gala smoków powiatu odbyła się w 2019 roku i od tego czasu w naszym powiecie odbyło się wiele imprez, uroczystości, wydarzeń, które niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na wizerunek naszego powiatu. Powstało wiele nowych stowarzyszeń, które wyróżniają się swoją działalnością na rzecz innych, a także przybyło wielu działaczy, dla których pomaganie oraz rozwój naszego regionu stał się pasją oraz przyjemnością. Ta gala jest właśnie dedykowana im, czyli ludziom, którym powinniśmy oddać hołd za ich działalność oraz ciężką pracę na rzecz mieszkańców oraz dla dobra naszego powiatu. W tym roku Nagroda Specjalna Starosty została przyznana w następujących kategoriach: oświata i wychowanie, działacz społeczny, wolontariusz, kultura i sztuka, sport i turystyka, stowarzyszenia i instytucje oraz rozwój gospodarczy. Wnioski o nagrody mogli składać
Organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu łobeskiego, Zarząd Powiatu Łobeskiego, Rada Powiatu Łobeskiego, burmistrzowie i wójt gminy wchodzących w skład powiatu łobeskiego, pełnoletni mieszkańcy powiatu łobeskiego w liczbie co najmniej 30 osób oraz przedsiębiorcy mający siedziby na terenie powiatu łobeskiego. Starosta z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu powiatu bądź na wniosek kapituły, która opiniuje kandydatury, może przyznać nagrodę Super Smoka za szczególne zasługi dla powiatu łobeskiego, nie mieszczące się w jednej kategorii. I wobec tego, szanowni państwo, otwieram 14. galę rozdania nagród specjalnych starosty. Dziękuję pani starosto. Drodzy państwo, zapraszam na scenę pana Ryszarda Solę, wiceprzewodniczącego kapituły. Dzisiaj mam zaszczyt wystąpić przed państwem w podwójnej roli. Z jednej strony jako przewodniczący powiatu, w imieniu której chciałbym państwa bardzo serdecznie pozdrowić, ale też mam zaszczyt reprezentować przewodniczącego kapituły, który jest dzisiaj nieobecny, w osobie Ryszarda Soli, tylko że syna Józefa. Jest mi bardzo miło. Szanowni państwo, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, ostatni raz Gala Smoków odbyła się 3 lata temu. No niestety pandemia spowodowała, że tego typu impreza i szereg innych imprez nie mogły się odbyć. Chcę też państwu powiedzieć, że w tym roku kapituła obradowała w troszeczkę zmienionym składzie. I pozwolę sobie odczytać państwu skład kapituły. Pan Krzysztof Guść, wicestarosta powiatu łobeskiego. Pan Ryszard Sola, przewodniczący Rady Powiatu, który się kłania. Pan Ryszard Sola, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Łobsi. Pani Bożena Karmasz, członek zarządu powiatu. Pan Andrzej Gradus, członek zarządu powiatu. Pan Józef Bąk, członek zarządu powiatu oraz pan Paweł Bot, radny Rady Powiatu w Łobsi. Szanowni państwo, otóż ocenialiśmy wnioski, tak jak powiedziała przed chwilą pani starosta, w 6 kategoriach. Była też 7. Był to Super Smok, ale za tym za chwilę. Łącznie w ramach tych 6 kategorii wpłynęło 38 wniosków złożonych ze wszystkich gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Wnioski zostały złożone przez wójta, przez burmistrzów, przez redaktorów lokalnych gazet, przez stowarzyszenia mające swoją siedzibę na terenie powiatu łobeskiego, jak również przez inicjatywy społeczne, a takie też były. Chcę państwu powiedzieć, że każdy z członków kapituły miał do dyspozycji od 1 do 3 punktów, które mógł zgodnie z własnym uznaniem przydzielić poszczególnym nominowanym. Chcę państwu też powiedzieć, że dyskusja nad każdym złożonym wnioskiem była i każdy złożony przez państwa wniosek był wnikliwie przez nas omawiany i analizowany. Natomiast w kwestii tej 7 kategorii Super Smoka mieliśmy tutaj duży i twardy orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy kilku kandydatów zgłoszonych i przez panią starostę, ale też przez kapitułę. Dyskusja była, powiedzmy, może nie burzliwa, ale była taka dosyć ostra. Ocenialiśmy tych Super Smoków bardzo wnikliwie. I już na zakończenie powiem, żeby nie przedłużać, że ze swojej strony wszystkim nominowanym, ale też wybranym do Nagrody Specjalnej Starosty serdecznie gratuluję. Życzę kolejnych sukcesów, dużo zdrówka, a państwu wspaniałych wrażeń. Dziękuję za uwagę. Kategoria 1. Oświata i wychowanie. W tej kategorii zgłoszono 7 osób, podmiotów, a są to
pani Barbara Hałka. Zgłaszającym jest wójt Radowa Małego. Pan Arkadiusz Siwiński. Inicjatywa społeczna pracownicy szkoły w Runowie Pomorskim. Pani Mariola Kotowicz. Zgłaszającym jest burmistrz Łobza. Pani Grażyna Tokarska. Zgłaszającym burmistrz Łobza. Ksiądz dziekan proboszcz Marek Prusiewicz. Zgłaszającym jest burmistrz Dobrej. Elżbieta Guzik. Burmistrz Węgorzyna. Oraz pani Joanna Murat. Burmistrz Reska. Zapraszamy na film wykonany przez telewizję lokalną Rega TV w Świdwinie, który przedstawi państwu sylwetki podmiotów zgłoszonych. Nominowani w kategorii Oświata i wychowanie. Arkadiusz Siwiński, Joanna Murat, ksiądz dziekan proboszcz Marek Prusiewicz. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Siwiński, dyrektor szkoły w Runowie Pomorskim. Od trzech lat pełnię funkcję dyrektora w Runowie Pomorskim, wspaniałej szkole. Od 20 lat jestem nauczycielem także wychowania fizycznego i trenerem piłki siatkowej. Dziecko powinno, naszym zdaniem, tutaj do szkoły przyjść uśmiechnięte ze szkoły wyjść. Dlatego do dziecka podchodzimy przede wszystkim indywidualnie. Sprawdzamy, co dziecku jest najbardziej potrzebne. Patrzymy na jego dobre i złe strony i staramy się przede wszystkim dziecku w ten sposób pomagać. Praca w szkole w Runowie Pomorskim jest po prostu świetna. Mam wspaniałą kadrę, mam wspaniałych nauczycieli, pracowników. Przede wszystkim uczniowie i rodzice. To jest jeden kolektyw. Z racji swojego byłego zawodu nauczyciela, trenera, wiem, że najważniejsza jest praca w zespole, w teamie. Wspólnie, razem możemy dużo zrobić i możemy przede wszystkim wypracować jak najlepiej dla naszych dzieci tutaj w szkole. Największym sukcesem naszym było zdobycie w 2021 roku Szkoła Roku i 7 maja w tym roku odbierałem nagrodę w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Szkoła Roku w Polsce. Moje hobby to wędkarstwo i zbieranie grzybów. Uwielbiam to robić z moim kochanym synem. Każdy czas wolny spędzamy na wolnym powietrzu i zachęcam wszystkich w dobie komputeryzacji, w dobie telefonów, internetu, aby odejść od telewizora, pojechać do lasu, obcować z naturą, a my z synem uwielbiamy po prostu zbierać grzyby i wędkować wspólnie, spędzać czas na wolnym powietrzu. Proszę państwa, od kilkudziesięciu lat organizuję turnieje charytatywne i nie tylko. Robimy coś wspólnie dla mieszkańców, coś dobrego. Staramy się wspierać tutaj różnego rodzaju osoby, które potrzebują takiej pomocy. Ostatnio robiliśmy gramy dla Ukrainy, czyli gramy dla Wiktorii, serce dla Wiktorii, a wcześniej było dużo, dużo innych imprez, też charytatywnych, które tutaj wspieraliśmy osoby potrzebujące. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Murat, jestem polonistką w Zespole Szkół w Resku. W 2003 roku zostałam odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2015 medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2022 medalem 70-lecia Związku Literatów Polskich. Na swoim koncie mam osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi, bowiem wielu z nich otrzymało tytuł finalisty konkursu kuratoryjnego z języka polskiego. Poza typową pracą nauczycielki staram się rozwijać w młodych ludziach aktywność humanistyczną i prezentować ją społeczności lokalnej. Od kilku lat zaangażowana jestem w projekt Zachodniopomorska Wiosna Poezji, zainicjowany przez Szczeciński Oddział Związku Literatów Polskich. Od 2017 roku patronat nad Reską Wiosną Poezji objął burmistrz Reska. Co roku przygotowuję z młodzieżą cykl imprez odbywających się nie tylko w szkole, ale też w otwartej przestrzeni miasta. Podczas organizowanych przeze mnie warsztatów kręcone były etiudy filmowe do wierszy i prezentowane m.in. w kinie Pionier w Szczecinie. Dużym osiągnięciem na skalę ogólnopolską było zorganizowanie w Resku przy współudziale władz samorządowych
Centrum Kultury i Zespołu Szkół w Resku prapremiery Światowych Dni Poezji pod auspicjami UNESCO. Z mojej inicjatywy młodzież uczestniczyła w warsztatach poetyckich prowadzonych przez uznanych poetów. Moim priorytetem jest to, żeby dokonania naszej młodzieży były jak najszerzej rozpowszechniane. Będąc gościem Światowych Dni Poezji w Warszawie, miałam okazję zaprezentować działania młodzieży z Reska. Innym elementem mojej aktywności pozalekcyjnej jest teatr. Przedstawienia teatralne wystawiałam już podczas pracy w klasach 1-3, później na scenie pojawił się poważniejszy repertuar. Wszystkim nominowanym do Nagrody Smoki Powiatu serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w dalszej pracy. Szczęść Boże, dzień dobry. Nazywam się Marek Prusiewicz, jestem księdzem, proboszczem w parafii świętej Klary w Dobrej już od 22 lat. Wpadłem na taki pomysł, będąc proboszczem w innej parafii, żeby dzieci uczyć gry na organach. Tutaj, kiedy 22 lata temu przyszedłem do parafii w Dobrej, to rozpocząłem taką naukę i młodzież wpierw, a potem dzieci zaczęły się uczyć gry na organach. Pierw to miał być taki zwyczajny sposób akompaniamentu liturgicznego, ale potem przeszliśmy do literatury organowej, skuteczność tego działania. Ja tutaj, ponieważ nie mam uprawnień, więc nie daję żadnych dyplomów, ale daję wiedzę i umiejętności. Wiedzę z zakresu liturgii oraz z zakresu gry na organach i na pianinie. Tutaj już wielu młodych ludzi wyszło jako pełnosprawni organiści. Mam absolwentów Akademii Sztuki, mam absolwentów Studium Organistowskiego ze Szczecina. 1/4 tamtych absolwentów to są moi uczniowie. I ostatnio także udało się wyremontować po wielu latach i po wielu staraniach organy piszczałkowe, które są w Kościele Świętej Klary w Dobrej. Jest to instrument 27-głosowy, wielowiekowy, ale równocześnie także, który w tym roku właściwie, zabrzmiał po raz pierwszy w pełnej krasie. Do tej pory graliśmy na instrumencie elektronicznym, który świetnie imitował instrument piszczałkowy. Teraz gramy na organach. Zapraszam chętnych do posłuchania koncertów w wykonaniu moich uczniów. Jest mi bardzo miło, mogąc przedstawić osobę, która zdobyła nagrodę specjalną starosty łobeskiego w kategorii oświata i wychowanie, a jest nią notabene mój sąsiad, Arkadiusz Siwiński. Bardzo proszę, doceniliśmy twoją pracę jako pedagoga, ale też osobę, która organizuje różnego rodzaju imprezy sportowe, charytatywne. Człowieka bardzo zaangażowanego, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, z młodzieżą, realizującego też swoje pasje w sporcie, a w życiu prywatnym wędkującego, zbierającego grzyby. Jest mi bardzo miło, serdecznie ci gratuluję. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę również pozostałych nominowanych w tej kategorii, czyli panią Joannę Murat i księdza dziekana proboszcza Marka Prusiewicza.
tą nagrodę, szanowni państwo, dedykuję pracownikom mojej szkoły. Za ich nominację, za ich wsparcie. Dziękuję rodzicom, dziękuję uczniom. To jest dla was. Jednocześnie, szanowni państwo, obojętnie gdzie pracujemy, co robimy, pamiętajmy, że dobro dziecka jest najważniejsze. I na koniec chciałbym podziękować osobie, która całe życie mnie wspierała tym, co robię. Kocham cię, żono. Arku, jesteśmy z tobą, gratulujemy. Gratulujemy wszystkim państwu, którzy są zgłoszeni, nominowani, no i oczywiście laureatom. Jesteście wielcy po prostu. Kochani, bo się znowu rozkleję tak jak poprzednik, ale zaczynamy drugą kategorię, a jest nią działacz społeczny, wolontariusz. Zgłoszonych zostało do tej kategorii 6 osób. Zgłoszeni to Jadwiga Kamińska. Zgłaszającym była burmistrz Węgorzyna. Bronisław Arłukowicz. Zgłoszony przez burmistrza Łobza. Elżbieta Korgul. Zgłoszona przez burmistrza Reska. Paweł Bajowski. Zgłoszony przez inicjatywę społeczną. Bogusław Zienkiewicz. Stowarzyszenie Kropla Życia dokonała zgłoszenia. Kamil Adamek. Zgłosił nowy tygodnik Łobeski. A ja państwa zapraszam na prezentację filmową. Nominowani w kategorii działacz społeczny, wolontariusz. Bronisław Arłukowicz. Paweł Bajowski. Jadwiga Kamińska. Ja nazywam się Bronisław Arłukowicz. Jestem od 1955 roku mieszkańcem Łobza. Jestem prezesem Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Pstrąg w Łobzie. Drugą kadencję jestem w zarządzie okręgu w Szczecinie w Polskim Związku Wędkarskim. Działamy tu na Łobzie, na terenie Łobza i powiatu. Startujemy w różnych zawodach, organizujemy wiele imprez sportowo-wędkarskich dla dzieci i młodzieży. My organizujemy zawody dla dzieci na Dzień Dziecka, gdzie przychodzi ponad 100 dzieci. To jest jedna z największych imprez. Mi się wydaje, że nie tylko w okręgu, ale i chyba tutaj w Polsce. Robimy drugą bardzo dużą imprezę dla dzieciaków. To jest tak zwana z wędką w dłoni, gdzie startuje dziecko z babcią, z dziadkiem, z mamą, z tatą. To jest takie zawody parami, gdzie startuje 40 par, także to jest 80 osób. Ogólnie jest na takiej imprezie ponad 100 osób. Robimy bardzo duże zawody ogólnopolskie, Stronga Regio, Puchar pana burmistrza Łobza, gdzie w tym roku wystartowało 70 ludzi z Polski. Ogólnie w tym roku zrobiliśmy 13 dużych imprez. Moim celem głównym to jest promocja wędkarstwa i wśród dzieci. To jest, ja jestem założycielem 3 szkółek wędkarskich w Łobzie. Jedną szkółkę mam w szkole podstawowej numer 2 w Łobzie, drugą właśnie w środowiskowym chówcu pracy z młodzieżą. Mamy 2 instruktorów, którzy chodzą na zajęcia i wykłady. I trzecią szkółkę otworzyłem w szczepie harcerskim przy szkole podstawowej numer 3 w Łobzie. Także ja na punkcie dzieci mam zika i ja wszystko dla nich zrobię. Dzień dobry, nazywam się Paweł Bajowski. Jestem wiceprezesem zarządu spółdzielni socjalnej Tacy Sami. Główne moje zainteresowanie i tym, co się głównie zajmuję, to pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym. Zaczynałem od 2016 roku. Tworzyliśmy na terenach wiejskich pikniki rodzinne. Takim moim dzieckiem było otwarcie spółdzielnia socjalna, która miała na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pomoc w ich aktywizacji. Moim takim marzeniem było pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym i w ramach pomocy osobom seniorom pozyskujemy paczki żywnościowe, świadczymy usługi opiekuńcze, użyczamy sprzęt rehabilitacyjny. Prywatnie pomagam w wypełnianiu wniosków na różnego rodzaju renty chorobowe, socjalne. Jestem inicjatorem akcji powiatowej Nakręcamy Pomaganie w powiecie łobeskim. To są te duże serduszka na nakrętki w ramach partnerstwa z powiatem łobeskim.
Jestem też inicjatorem dużej imprezy powiatowej, piknik organizacji pozarządowych. Bardzo cieszę się z tej imprezy, że z roku na rok cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. W tym roku odbyła się ta impreza w Resku. To, co sprawia mi największą radość, to pomoc niesienia innym, starszym, niepełnosprawnym. Jestem drugi rok z rzędu liderem Szlachetnej Paczki rejon Łobez. Od 2016 roku jestem przewodniczącym Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Łobeskim. Wspólnie realizujemy bardzo dużo przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Serdecznie dziękuję mieszkańcom powiatu łobeskiego za nominację do smoków powiatu łobeskiego. Dzień dobry, moje nazwisko Jadwiga Kamińska. Mieszkam w Runowie. Do kategorii smoków jestem wytypowana jako działacz społeczny. Jest mi bardzo przyjemnie, bo tak naprawdę to robiłam to, co lubiłam. Od prawie 20 lat jestem przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to praca, którą i kocham, i lubię. Paczka do Rodaka jest to tak naprawdę inicjatywa Wojtka, naszego kolegi Woźniaka. Ale jak usłyszałam o tej akcji, tak od razu pomyślałam, że nasza gmina może w tym dać również udział, dlatego że to jest naprawdę piękna inicjatywa i do takich się przyłączamy. Jeśli chodzi o Festyn Trzeźwości, po prostu odbywa on się co roku, od 20 lat jestem jego organizatorką. Jestem bardzo z tego dumna, dlatego że na szerszym forum widać, co robią ludzie, którzy chcą coś zrobić i jak pomóc ludziom, którzy są uzależnieni. Spotkania wigilijne organizujemy już któryś raz z kolei. Była to inicjatywa moja i pani burmistrz Moniki Kuźmińskiej. Na początku te spotkania wigilijne były z inicjatywy radnych i radni byli sponsorami tej inicjatywy. Odbywały one się zawsze w Runowie w szkole. Jest to szkoła bliska mojemu sercu, więc w związku z tym, że ma dużą salę, ma swoją kuchnię, można było tam te rzeczy organizować. Festyny charytatywne były naszą inicjatywą, jeśli chodzi o uczczenie Tygodnia Papieskiego. Wiedzieliśmy, że to będzie chyba najlepsze zamknięcie taką jedną wielką klamrą Tygodnia Papieskiego i wtedy po prostu robiliśmy coś, co autentycznie odzwierciedla to, że pomoc dla drugiego człowieka jest i hasłem papieża, i hasłem naszym. Orszak Trzech Króli. Powiem tak, wzięło to się z tego, że jeździłam na Orszak Trzech Króli do Szczecina i stwierdziłam, że przecież Węgorzyno też jest super miejscowością, można coś takiego zrobić. I pani burmistrz zgłosiła nas do Fundacji Orszaku Trzech Króli i od tej pory Orszak Trzech Króli jest w Węgorzynie. Przed chwilą oglądaliśmy film o trzech wspaniałych osobach. Co prawda są tu z nami dwie. Ta trzecia też jest bardzo wspaniała. Znam tę osobę, zresztą znam wszystkie. To, co robią, robią to z wielkim poświęceniem i kochają to, co robią. Za to im bardzo, bardzo dziękujemy. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jestem dumny, że są tacy ludzie wśród nas w powiecie łobeskim. Tak naprawdę każda z tych osób zasługuje na smoka. No ale cóż, jest tylko jeden i z wielką przyjemnością odczytam teraz werdykt kapituły. Zdobywcą Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego w kategorii działacz społeczny jest Bronisław Arłukowicz. O wręczenie nagród poprosimy jeszcze na scenę panią starostę Renatę Kulik oraz pana Ryszarda Sole, przewodniczącego Rady Powiatu w Łobzie.
tą statuetkę? Zgadnijcie komu? Żonie. Ładnie wybrnąłeś. A żona tak spoglądała, mówi, komu? No komu? Ciekawość sięgnęła zenitu, udało się. Szanowni Państwo, Janie, nasza ulubiona kategoria, kultura i sztuka. W tej kategorii zgłoszono 5 osób i podmiotów, a są to Koło Gospodyń Wiejskich w Sielsku. Zgłaszającym jest burmistrz Węgorzyna. Pani Ewa Kurzyk. Zgłaszającym jest burmistrz Reska. Pani Lucyna Błażejewska. Zgłaszającym jest burmistrz Łobza. Pani Elżbieta Warsz. Zgłaszającym jest wójt Radowa Małego. Oraz pan Maciej Sienkiewicz. Inicjatywa społeczna Krzysztof Paczyński. Zapraszamy na film o nominowanych. Nominowani w kategorii kultura i sztuka. Maciej Sienkiewicz, Elżbieta Warsz, Ewa Kurzyk. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Sienkiewicz i jestem przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji i Kultury Regina. Mimo że urodziłem się i większość życia spędziłem w Warszawie, to moje związki z Łobzem datują się od najwcześniejszego dzieciństwa, ponieważ w Łobzie od lat powojennych mieszkali moi dziadkowie. Mój dziadek Wilhelm był kierownikiem łobeskiej gorzelni, a ja przyjeżdżałem tutaj na wakacje w zasadzie od pierwszego roku życia. Tak się złożyło, że mieszkam teraz tutaj w domu po dziadkach razem z moją rodziną i bardzo się cieszę, że mogę działać na rzecz lokalnej społeczności na polu kultury, sztuki, edukacji. Zaczęliśmy działalność od festynów historycznych połączonych z Klimtargiem, Retromania i Retromania 2. Cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. A w tej chwili organizujemy, już zorganizowaliśmy 3 edycje Łobeskiego Festiwalu Kultury Karambol w Kosmosie, który także cieszy się dużym zainteresowaniem. Dużo się o nim mówi w całym kraju. Przyjeżdżają tutaj z okazji tego festiwalu doskonali artyści, znakomici pisarze. A co najważniejsze, robimy to jakby wspólnie z mieszkańcami. Mamy tutaj bardzo dużą pomoc i od łobeskich przedsiębiorców, od łobeskich firm, i od mieszkańców, którzy nas też wspierają na różne sposoby. No i oczywiście chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za nominację do Nagrody Smoka Powiatu. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony i no na pewno też wzruszony, że jednak te działania zostały docenione. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam. Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Elżbieta Warsz. Mieszkam w Siedlicach, oczywiście od urodzenia, no i od urodzenia tworzę. No moim tematem przewodnim są kwiaty. Wszystko kwiatami, życia ludzi, w ogóle wszystko ja przedstawiam jako kwiaty. No i tak, jakby pożyczałam książki, to po prostu jak nie umiałam czytać, to rysowałam. Po prostu rysowałam i tak mi to zostało. Chciałam rysować, robić, malować coś innego niż wszyscy ogólnie. Czy maki, czy róże, czy tamte inne kwiaty malowali, a ja chciałam robić coś innego. Coś tak drobnego, aczkolwiek atrakcyjniejszego, ponieważ każdy może sobie znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego, że maluję, rysuję, piszę, odwiedzam dzieci w szkołach, w przedszkolach, czytam im swoje książki. Rozprowadzam te książki między dzieci, żeby właśnie wiedzieli, że wśród nich niedaleko mieszka artysta. No i prawda jest taka, że więcej tych książek rozdałam, aniżeli sprzedałam, ale mnie to sprawia satysfakcję, tak jak to jak tak przysłowie mówi, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.
Serdecznie witam wszystkich Państwa, szanowną kapitułę. Jest mi niezmiernie miło i ogromny zaszczyt, że zostałam nominowana do Nagrody Smoki Powiatu w kategorii Kultura i Sztuka. Jednocześnie gratuluję wszystkim nominowanym. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo opowiada o wyjątkowej historii. Historii mojego miasta. Historii, która łączy Regenwaldę i Resko. A ja, no cóż, jestem lokalnie znana jako pani od historii i staram się tę opowieść i narrację łączyć i opowiadać wszystkim, którzy chcą ją usłyszeć. Historia w tym mieście wciąż żyje, a zwieńczeniem tego będzie, jest już wirtualnie Muzeum Ziemi Reskiej w Resku, a wkrótce mam nadzieję, że Państwo zobaczą tę wystawę na żywo. Dzięki współpracy z takimi instytucjami jak Urząd Miejski w Resku, Centrum Kultury czy Zespół Szkół, współdziałaniu, współpracowaniu z bardzo wieloma osobami zaangażowanymi społecznie, pasjonatami, udało mi się i miałam to szczęście być przy realizacji bądź być realizatorem wspaniałych projektów, takich jak publikacja Regenwaldy dawniej, Resko dziś, niezwykłe historie zwykłych rzeczy, czy kilka podcastów z projektu Drzewo Pamięci, a przede wszystkim powstanie strony internetowej Muzeum Ziemi Reskiej w Resku wraz z digitalizacją zbiorów. Jeden ze słynnych polityków, Churchill, kiedyś powiedział: to nie jest koniec, to nie jest nawet początek końca, bo to jest początek czegoś wyjątkowego, czegoś niezwykłego w moim mieście. Bo to jest właśnie historia. Dziękuję. Mam zaszczyt odczytać werdykt. Aha, trochę niżej, dobrze. Nagrody specjalnej Starostwa Łobeskiego w kategorii Kultura i Sztuka. Jest nią pani Ewa Kurzyk. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, kapitułę, publiczność nominowanych. Kiedy mogę mówić, to mówię o Resku. I zawsze, kiedy mówię, skąd jestem, to mówię, że jestem z Reska, jestem dumna, że jestem z Reska. Z tego miejsca, bo czasem zapominam powiedzieć i podziękować tym wszystkim, bez których by się to nie udało. Pani od historii była moim marzeniem. Ona się zrealizowała, była w mojej głowie. Najpierw to były koszulki Studio DAO. Pierwsze zdjęcie Renata Ostrowska wrzuciła. Dziękuję ci, Renatko. Potem były pierwsze wystąpienia i portal Resko24. Piotr Bartnicki. Piotr mówi: musisz mówić do ludzi, bo dobrze mówisz. Potem Centrum Kultury w Resku. Pani dyrektor Jolanta Furman, pani wicedyrektor Alicja Tichanów, kiedy mogłam zrealizować projekt Regenwaldy dawniej, Resko dziś i opublikować album. To jest również zespół szkół w Resku, dyrektor pan Dariusz Siemasz, moje pani wicedyrektorki Agata Popielarz, pani Wioleta Dynarska-Adamowicz, bo czasem muszę być gdzie indziej, nie mogę być w szkole. I Urząd Miejski w Resku, burmistrz. Panie burmistrzu, jest pan niesamowity. Zawsze mogę być liczyć
I to jest każdy pracownik Urzędu Miejskiego i to są moi koledzy, koleżanki w zespole szkół w Resku, ale to jest również moja rodzina i moje dzieci. I to jest Wojtek. Dziękuję wam wszystkim. Przed państwem Julia Popiela przedstawi nam, zaprezentuje, zaśpiewa dwa utwory. Writing on the Wall Sama Smitha oraz Nieodkryty ląd Marty Podulki. Gdy rysujesz życia plan, niesiesz ciężar swoich strat. Czasem trzeba tylko chcieć, musisz przełamać się. Nie warto w miejscu stać. Oddychaj, zdobywaj, zaklinaj czas, żyj. Drodzy państwo, kolejną konkurencją, tak sportowo niech to zabrzmi, to jest sport i turystyka. W tej kategorii zgłoszono 6 osób i podmiotów, a są nimi Edward Arys. Zgłaszającym była burmistrz Węgorzyna. Oktawiusz Jerz. Zgłoszony przez burmistrza Reska. Fajt Akademii Dobra. Zgłoszony przez burmistrza Dobrej. Anna Zielińska. Zgłoszona przez inicjatywę społeczną Marzeny Kędzierskiej. LKS Radowia Radowo-Małe. Zgłoszenia dokonał wójt Radowa Małego. I pan Grzegorz Pawlak. Zgłoszony przez Gminne Zrzeszenie LKS w Łobzie. Zapraszam państwa na prezentacje filmowe. Nominowani w kategorii sport i turystyka. Fight Akademii Dobra. Anna Zielińska. Grzegorz Pawlak. Fight Akademii Dobra to jest klub, który powstał około 5 lat temu. Jesteśmy filią stargardzkiego klubu Fight Akademii Stargard. Ja się stamtąd wywodzę, można powiedzieć, że z tej szkoły. I od momentu, kiedy tamtejszy mój trener namaścił mnie na osobę, która jest w stanie prowadzić zajęcia, że powinna coś takiego zrobić u nas w miasteczku, z którego też pochodzi, postanowiłem spróbować, otworzyłem klub i teraz rozwijamy się dosyć prężnie i wszystko działa tak jak należy. No, grup jest sporo, w zależności od wieku, poziomu zaawansowania. Najmłodsza grupa 4 do 6 lat, małe dzieciaczki, zajęcia rozwojowe, sportowe ukierunkowane na sporty walki. Za nami trenuje część grupy dzieci starszych od 8 do 12 lat. Oni już biorą udział w zawodach, w konkurencjach związanych z tym sportem. Mamy też grupę początkującą dla takich świeżych ludzi, którzy chcieliby spróbować przygody z tym sportem. Mamy grupę zaawansowaną. Tam już stricte trenują zawodnicy, przygotowując się do zawodów. Mamy też grupę dla panów na zasadzie takiego crossboxu, ćwiczenia plus boks, zabawa dla każdego, można powiedzieć, w każdym wieku i zajęcia dla pań, odpowiednik tych zajęć dla mężczyzn, czyli taki cardio kickboxing, gdzie panie mogą przyjść, pobawić się sportowo, spalić troszkę kalorii. Startujemy praktycznie na wszystkich zawodach Muay Thai w Polsce. Jesteśmy praktycznie na każdej imprezie, ale to nie wszystko, bo jeździmy również, w sumie to latamy na Mistrzostwa Europy, Świata, po całym świecie. Nasze ostatnie 3 wyjazdy to 2 razy Turcja i 1 raz Malezja. Praktycznie z każdych imprez wracamy z medalami.
idzie nam tam całkiem dobrze na tej międzynarodowej arenie. 4 uczestników naszych zajęć, naszych zawodników brało udział w Mistrzostwach Świata w Malezji. Stamtąd, jeśli chodzi o rangę Mistrzostw Świata, przywieźliśmy 3 medale. Plus 1 w takich zawodach pobocznych, klubowych. Także każdy przyjechał z jakimś trofeum, każdy wygrał walki. To jest dla nas olbrzymi sukces. Nasz klub reprezentował 4 osoby i to była w sumie największa ekipa w całej reprezentacji, jeśli chodzi o jeden klub, co jeszcze bardziej daje nam powód do radości. Nazywam się Anna Zielińska, jestem mieszkanką Łobza. Biegam, bo lubię. Jest to moja pasja od dziecka. Od dziecka sport był w moim życiu. I po 25 latach znowu zaczęłam biegać dla zdrowia, dla przyjemności. Są to piękne chwile. W roku 2018 wstąpiłam do klubu sportowego Trucht Łobez. No i od 2018 startuję w zawodach sportowych na terenie całego kraju. W moim sercu bliskie są Silesia Maraton. To był mój pierwszy półmaraton w życiu w 2021. No, w tym roku pobiegam drugi raz w tym półmaratonie. Docelowo chciałabym wystartować w maratonie. 7 czerwca 2019 roku wzięłam udział w bardzo fajnej imprezie biegowej, jakim jest sztafeta maratońska w Poznaniu. To był bieg wokół jeziora Malty. Zajęłyśmy tam bardzo wysokie 3. miejsce jako kobiety na 271 sztafet. Byłyśmy 23. Open. Była to bardzo fajna impreza. W 2019 roku, w maju, dokładnie w swojej urodziny, nabiegałam super życiówkę, z której jestem bardzo dumna. Było to 40 minut i 34 sekundy. Chciałabym wszystkich zachęcić do aktywnie spędzanego czasu na świeżym powietrzu i uprawiania sportu, gdyż jak widać, wiek nie jest przeszkodą. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Pawlak, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 3 z długoletnim stażem, już 37 lat uczę. W ramach zajęć prowadzimy sekcje koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki. W szkolnym UKS-ie osiągamy bardzo dobre wyniki, cały czas jesteśmy w czołówce województwa, jeśli chodzi o szkołę. Zdobywamy wiele medali na Mistrzostwach Województwa. Również w Polsce mieliśmy wiele sukcesów. Obecnie ostatnie zawody to 3. miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w województwie chłopców starszych. Oprócz tego prowadzę działalność w organizacjach takich jak Gminne Zrzeszenie LZS. I tak mamy właśnie dla młodzieży szkolne biegi przełajowe. To już jest 34. edycja imieniem Tomasza Hopfera. Memoriał Jurka Machońskiego, naszego kolegi, który również odszedł, to już jest 30. edycja. Oprócz tego współorganizujemy różne turnieje, również dla starszych panów, dla młodzieży. Przy okazji charytatywnych imprez również pomagam w organizacji czy w sędziowaniu. Ostatnio takim turniejem było właśnie dla Wiktorii, turniej piłki siatkowej organizowany przez kolegę tutaj Siwińskiego na hali. No a poza tym jest bardzo dużo turniejów tutaj halowych w okresie zimowym. Chciałbym podziękować osobom, które nominowały mnie do tego zaszczytnego grona. Jest to kolega właśnie z Gminnego Zrzeszenia, Zdzisław Urbański i cały zarząd. Chciałbym również podziękować burmistrzowi za przychylność przy organizacji zawodów. Tutaj korzystamy często z hali nieodpłatnie. No i całemu zarządowi gminy. Dobry wieczór Państwu. Wszyscy wiemy, że nasz powiat ma potencjał i turystyczny, i sportowy, a przede wszystkim potencjał ludzki. Ale dzięki między innymi tym osobom i osobom, które były tu zgłoszone, dowiaduje się o tym cała Polska i cały świat. Także dziękujemy Wam za to serdecznie. Ale wiadomo, jak w sporcie może być tylko jeden zwycięzca. The Dragon Goes to Anna Zielińska.
Pani Aniu, przyłączamy się do gratulacji, w pełni zasłużone. A o wręczenie nagród prosimy panią Renatę Kulik, pana Krzysztofa Gwoździa oraz panią Bożenę Karmasz. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo wzruszona i bardzo zaskoczona, a przede wszystkim bardzo szczęśliwa, bo to mieszkańcy Łobza, wy mieszkańcy, głosowaliście na mnie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję również Kapitule za zaufanie. Dziękuję mojej rodzinie, moim synom, przyjaciołom, wszystkim moim znajomym, mojemu klubowi Trukt Łobez za wspieranie mnie i za miłe słowa i komentarze. Bardzo Wam dziękuję. Nie byłoby mnie w tym miejscu na pewno dziś tutaj i chciałabym podziękować bardzo osobie, która od dziecka zaszczepiła we mnie tą pasję do sportu i tą miłość. Jest to Piotr Kiedrowicz, mój trener. Dziękuję mu bardzo. Jeszcze raz wszystkim gratuluję i dziękuję. Drodzy Państwo, prawdopodobnie mam oczywiście nieoficjalną informację, ale nagroda starosty będzie wliczana do emerytury. Pani starosto, a ja jeszcze taka osobista prośba. Może by pomyśleć o takiej subkategorii do tego sportu, komentator. Zdradzę Państwu, że kolega Jan jest jedyną osobą, którą znam, jest szybszy niż Dariusz Szpakowski i Przemysław Babiarz razem wzięci. On potrafi bez błędu wymienić wszystkich zawodników drużyny Arabii Saudyjskiej. Moja znajomość ich nazwisk kończy się tam, gdzie się zaczyna, czyli na literze A. Ale ja osobiście wolę reprezentację Polski, zwłaszcza bramkarza o wdzięcznym imieniu Wojciech. Przypadek? Nie sądzę. Kiedy Asia mi powiedziała, że jej mąż ma dzisiaj 40, mówię, słuchaj, ja się zajmę nią. A to chodziło po prostu o urodziny. No ale zagadaliśmy się, zbaczamy na inne tory już. Kolejna kategoria. Stowarzyszenia i instytucje. Szanowni Państwo, dzięki tej kategorii chcemy pokazać, jak wiele osób działa na terenie powiatu. I w tej kategorii zgłoszono najwięcej, bo aż 10 osób i podmiotów. A zgłoszeni to Stowarzyszenie Towarzystwo Węgorzyńskie. Zgłaszającym jest burmistrz Węgorzyna. Centrum Usług Społecznych w Resku. Zgłaszającym jest burmistrz Reska. Stowarzyszenie Kropla Życia. Stowarzyszenie Kropla Życia też i zgłasza. Stowarzyszenie Małe Dobra. Zgłaszającym jest burmistrz Dobrej. Warsztat terapii zajęciowej w Łabuniu Wielkim. Centrum Usług Społecznych Resko. Łobeska Fundacja Archeologiczna. Zgłaszającym Stowarzyszenie Prowincja Łabuś. Stowarzyszenie Resko Maluje. Zgłaszającym... Maskuje, przepraszam. Centrum Usług Społecznych Resko. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Łobzie. Zgłaszającym jest burmistrz Łobza. Stowarzyszenie Aktywne Radowo. Zgłaszającym jest wójt Radowa Małego. Oraz Fundacja Pasja. Zgłaszającym jest burmistrz Łobza. Zapraszamy na film o nominowanych. Nominowani w kategorii Stowarzyszenia Instytucje. Stowarzyszenie Kropla Życia. Stowarzyszenie Aktywne Radowo. Centrum Usług Społecznych w Resku. Dzień dobry. Nazywamy się Dorota i Bogusław Zienkiewicz. Prowadzimy Stowarzyszenie Kropla Życia. Stowarzyszenie na co dzień zajmuje się promocją krwiodawstwa. Działamy na terenie powiatu łobeskiego, promujemy honorowe dawanie krwi oraz wolontariat. Działamy od 2019 roku. Na terenie Łobza udało nam się zrobić cykliczne pobory krwi, które mamy 4 razy lub 6 razy w roku. To wszystko zależy od terminów, jak sobie ustalimy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. Przez pierwsze 3 lata działalności mieliśmy 4 pobory krwi. Od przyszłego roku będziemy mieli 6 cyklicznych poborów krwi, aby nasi krwiodawcy mogli oddawać cyklicznie co 2 miesiące krew. Dodatkowo w zeszłym roku pierwszy raz zorganizowaliśmy Łobecki Marsz Krwiodawców.
masę krytyczną, kiedy nasi krwiodawcy przeszli po mieście, zrobili własnoręczne transparenty. Dodatkowo mamy ognisko integracyjne dla krwiodawców, które organizujemy w okresie wakacyjnym. Na terenie Łowza bardzo chętnie krwiodawcy oddają krew. Krwiodawcy zgłaszają się do nas, rejestrują, bo u nas obowiązuje rejestracja. Jest to bardzo fajne, dlatego że krwiodawca, który przychodzi, nie czeka powiedzmy po pół dnia, tylko jest załatwiony od razu. Po oddaniu kobieta 5 litrów, a mężczyzna 6, zostaje się zasłużonym honorowym dawcą krwi. I po uzyskaniu tej legitymacji należą się tańsze lub bezpłatne leki, zależy od listy leków refundowanych. A dzięki ustawie z 2014 roku krwiodawca zasłużony do lekarzy specjalistów oraz wszystkie badania specjalistyczne musi być przyjęty w ciągu 7 dni roboczych. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają i dzięki którym możemy istnieć jako stowarzyszenie, ponieważ dzięki Waszej pomocy i Waszemu wsparciu możemy tak naprawdę funkcjonować i organizować te pobory krwi oraz wszystkie inne działania, które robimy w ciągu roku, ponieważ poborów jest tylko 6, a my staramy się być widoczni cały rok. Także bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy. Dzień dobry, ja nazywam się Agata Ustyjańczuk, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Aktywne Radowo. Aktywne Radowo działa na terenie gminy Radowo Małe i na terenie powiatu łobeskiego od 2019 roku. Zajmujemy się wszystkim, jesteśmy grupą aktywnych ludzi, których połączyła pasja do morsowania. To przerodziło się w inne działania typu organizacja różnych rajdów. Konikiem naszym jest pierwsza pomoc. Chcemy uświadamiać jak największą grupę ludzi, że pierwsza pomoc jest najważniejsza. Przez co organizujemy manewry ratownicze, różne rajdy rowerowe. Teraz naszym wielkim wydarzeniem był 10. Łobeski Maraton Rowerowy imienia Eugeniusza Gostomczyka. Organizujemy turnieje siatkówki, organizujemy różne przeróżne akcje charytatywne. Pomagaliśmy małej Nadii uzyskać dofinansowanie do sprzętu, który ratuje jej życie. W najbliższym czasie planujemy turniej siatkówki. Będzie to turniej siatkówki połączony z akcją charytatywną. Będziemy zbierać pieniążki dla naszej Amelki, która potrzebuje bardzo dużo pieniążków na rehabilitację. To jest 17 grudnia, a po nowym roku ruszamy z tym, co było w poprzednich latach. Jutro wystawiamy drużynę, bierzemy udział w turnieju siatkówki dla Wiktorii. Będziemy zbierać pieniążki. Wika jest bardzo chora, Wika potrzebuje bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniążków, bardzo dużo wsparcia i my swoją cegiełkę malutką, aktywną też tam dołożymy, też tam będziemy. Nasze działania nie mogłyby się odbyć, gdyby nie pomoc wielu, wielu, wielu wspaniałych ludzi, takich jak Urząd Gminy w Radowie Małym, wsparcie naszego wójta, czy wsparcie starostwa, które jest nieocenione. Pani starosta jest dla nas otwarta, są zawsze z nami. Zawsze, a obecność jest po prostu najważniejsza, że chcą być z nami, gdy my coś organizujemy. Pomoc państwa tomczeskich, Joli i Marka, którzy zawsze nam wspierają. Catering po prostu jest już na skalę województwa, znany jest, przepyszny. Pomoc takich osób, które przyjeżdżają do nas z kamerą, tak? Chcą poświęcić chwilę i chcą uwiecznić nasze momenty. Dziękujemy Piotrkowi Bartnickiemu z Reska. Łobez 24 też wspierał nas. Jeżeli kogoś nie wymieniłam, to widocznie w tym momencie zapomniałam, ale najważniejsze osoby no, są zawsze z nami i możemy liczyć na pomoc, na wsparcie. Dzień dobry, Agnieszka Kardasz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku. Centrum Usług Społecznych w Resku jest jednostką powstałą z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku w 2019 roku. Od 2020 roku realizuje zadania pomocy społecznej, a także szeroko pojętej polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji społeczności lokalnej. Dodatkowo w swoich strukturach posiada gminę Centrum Aktywności Lokalnej, placówkę wsparcia dziennego, współpracuje z asystentem rodziny, realizuje usługi opiekuńcze, a także szeroko pojęte działania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej. W 2020 roku udało się gminie Resko przystąpić do pilotażu na realizację usług społecznych. Pozyskaliśmy dotację w wysokości 3 milionów na testowanie rozwiązań z zakresu usług społecznych.
Skorzystaliśmy również z programów oferowanych przez wojewodę zachodniopomorskiego i dzięki temu udało nam się stworzyć mieszkanie chronione w Łabuniu Wielkim. Mieszkanie, które skierowane jest do 3 osób niepełnosprawnych, umiejscowione obok warsztatu terapii zajęciowej. W tej chwili jesteśmy w trakcie uruchamiania klubu seniora. Wcześniej udało nam się uruchomić bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, która funkcjonuje w naszej siedzibie, pozyskać środki finansowe na uruchomienie taksówki społecznej, a także rozbudować usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie. Z inicjatywy grupy Resko Maskuje powstała na terenie gminy Resko pierwsza jadłodzielnia, która jest umiejscowiona na terenie Centrum Usług Społecznych. W 2021 roku udało się Centrum zaprosić do współpracy lokalnych przedsiębiorców z gminy Resko. Ku naszemu bardzo miłemu zaskoczeniu przystąpili do programu Reska Karta Seniora. Jest to program, który oferuje szereg zniżek dla seniorów z gminy Resko. W tej chwili będzie roczne podsumowanie programu i mamy nadzieję, że troszeczkę jeszcze bardziej to się rozwinie. Zdobywcą nagrody specjalnej starosty łobeskiego w kategorii Stowarzyszenie i Instytucje jest Centrum Usług Społecznych w Resku. Wielkie brawa. O wręczenie nagród poprosimy panią starostę Renatę Kulik, pana wicestarostę Krzysztofa Gwoździa. Grupą, bo dużym urzędem jesteśmy, Urzędem do Zadań Specjalnych, pierwszym w Polsce Centrum Usług Społecznych, za co serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi za odwagę, że stwierdził, że to już jest ten moment, żeby robić nowoczesną pomoc społeczną i za zaufanie, że wierzy, że dobrze to robimy. Proszę państwa, my jako centrum zgłaszaliśmy do nagrody również grupę Resko Maskuje, która tutaj jest, ponieważ okazało się, że w trudnych czasach pandemii, była to grupa do zadań specjalnych. Świetnie nam pomogła i tak się mówi, do tanga trzeba dwojga, to było świetne tango. My robiliśmy swoje rzeczy urzędowe, a grupa robiła wszystkie rzeczy aktywne w czasie pandemii i w czasie wojennym, kiedy trzeba było wspierać uchodźców, za co serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu. Zgłaszaliśmy również warsztat terapii zajęciowej, ponieważ to jest takie szczególne miejsce dla nas, które wspiera niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łobeskiego. I dzięki temu fajnemu partnerstwu i temu kolejnemu tangu mogliśmy uruchomić nową usługę społeczną, jaką jest mieszkanie chronione. Szczególna usługa dla nas, dla naszych niepełnosprawnych mieszkańców. Także gratuluję również warsztatowi, tutaj chyba nikogo niestety nie ma, ale bardzo doceniamy, wspieramy i wierzymy, że będzie jeszcze lepiej. I jeszcze ostatnie podziękowania, proszę państwa, dla naszych reskich przedsiębiorców za to, że nam tak fajnie zaufali w programie Reska Karta Seniora, a to jest dopiero początek i tak wierzymy, że popłyniemy dalej na tej fali zmiany pomocy społecznej i budowania fajnego naszego lokalnego, Boże, wszystkiego fajnego lokalnego. O, tak to powiem. Smoka nikomu nie oddajemy, bo u nas same dziewczyny pracują, chłopak się przyda. Przepraszam, jest pan Andrzej, jeden będzie mu raźniej. To już mamy teraz 2 mężczyzn w zespole. Wszystkiego dobrego, udanego wieczoru. Dziękuję. Kochani, jednego wam zazdroszczę. Nie powiem, że mojego towarzystwa, bo to jest już nieważne. Ale jesteście dzisiaj tak fajni, tacy uśmiechnięci, że ja bym was zostawił, zapisał na listę i utworzył chór. Mówię szczerze, tak uśmiechnięte twarze potrzebne są do wykonywania właśnie piosenek. Dziecięce chóry śpiewają: och, jak wesoło, jak wesoło nam. A tutaj proszę, wszystko natura robi. Gratulujemy wam serdecznie z całego serca. Dziękujemy. Ja przepraszam, Agnieszko, że nie mam kwiatka, ale chciałem pogratulować tobie, całemu zespołowi. Agnieszko, powiem ci tak, ja mam przyjemność potężną,
bo Agnieszka jest osobą, którą zatrudniliśmy w Urzędzie Pracy. Pojawiła się i powiedziałam do Jarka Namaczyńskiego, to jest rakieta. I tak zostało, kurczę, to już nie jest rakieta, to nie jest kruz, to jest, nie wiem, nie potrafię tego określić. Arku, gratuluję tobie. I całemu zespołowi. Agnieszko, buziaki dla ciebie. Można by określić, że najdłuższa konkurencja. Najdłuższe zejście. Chciałbym tak z tego świata długo schodzić. Będę ci towarzyszyć, Jaśku. Po raz pierwszy coś miłego w życiu mnie spotka. Tylko szkoda, że przy zejściu. No jakże. To jest Jan, Janusz, Tomasz i ja kocham wszystkie trzy osoby. Aż ci zazdroszczę. Kochani moi, kolejna konkurencja. Rozwój gospodarczy. Zgłoszono 4 osoby, podmioty, a są nimi Royal Cafe. Zgłaszającym był MLKS Światowit Łobez. Stary Folwark Radowo Mały. Zgłoszony przez wójta Radowa Małego. Studio Urody Orchidea. Zgłoszone przez Inicjatywę Społeczną. Rosen z Beton z Polska. Zgłoszone przez burmistrz Węgorzyna. Zapraszam Państwa na prezentację filmową. Nominowani w kategorii Rozwój Gospodarczy. Stary Folwark Radowo Małe. Royal Cafe Łobez. Rosen z Beton z Polska Węgorzyno. Stary Folwark w Radowie Małym to gospodarstwo agroturystyczne, które przeszło gruntowny remont na przełomie lat 2009-2012. Gospodarzami są Jolanta i Marek Tomczewscy, którzy na terenie gminy Radowo Małe zamieszkują od 2011 roku. W Starym Folwarku organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, między innymi przyjęcia weselne, wieczory panieńskie, urodziny, imieniny, chrzciny, przyjęcia komunijne czy imprezy rodzinne. W 2022 roku dzięki pozyskanym środkom udało im się stworzyć zaplecze noclegowe. Powstały nowo wyremontowane pokoje, dzięki czemu odwiedzający naszą gminę goście mogą skorzystać z noclegów. Najważniejszą nagrodą, jaką otrzymali przez okres swojej działalności, było zajęcie pierwszego miejsca w 2018 roku w kategorii Klucz do sukcesu za najlepszy punkt usługowy. Właściciele obiektu stale uczestniczą w kursach i szkoleniach, aby sprostać oczekiwaniom gości. Państwo Tomczewscy wkładają ogrom pracy w swoją agroturystykę, rozbudowują ją i upiększają, by była wizytówką naszej gminy oraz zachęcała gości do zwiedzenia i zainteresowania naszym małym regionem. Royal Cafe to restauracja działająca na terenie miasta Łobez od 2015 roku. Z roku na rok jakością, a także innowacyjnymi na lokalnym rynku produktami zdobywała uznanie w oczach lokalnej społeczności. Royal Cafe od lat angażuje się także w rozwój lokalnego sportu wśród dzieci, będąc sponsorem grup dziecięcych w takich klubach jak Mewaresko czy Światowit Łobez. Oprócz ciągle poszerzającej się o kolejne miejscowości bazy klientów, co niewątpliwie stanowi sukces gospodarczy, restauracja Royal Cafe została także doceniona za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności, otrzymując statuetkę Anioła Dobra Wspólnego podczas drugiej gali ekonomii społecznej w Wałczu w 2018 roku. Wyróżnienie podczas gali zachodniopomorskie Magnolie EFS w 2019 roku oraz pierwsze miejsce w plebiscycie Głosu Szczecińskiego Mistrzowie Smaku w kategorii Najlepsza restauracja w powiecie łobeskim w 2018 roku. To wszystko sprawiło, iż restauracja Royal Cafe na przestrzeni lat stała się niekwestionowanym liderem w branży gastronomicznej na lokalnym terenie, a także swego rodzaju wizytówką przyciągającą klientów spoza powiatu łobeskiego. 2022 rok był dla restauracji szczególnie wyjątkowy. To właśnie w tym roku po raz kolejny odbył się plebiscyt Mistrzów Smaku według czytelników Głosu Szczecińskiego oraz Głosu Koszalińskiego. Tym razem restauracja Royal Cafe oprócz tytułu najlepszej restauracji roku 2022 w powiecie łobeskim otrzymała także tytuł Mistrza Smaku. Pierwsze miejsce w kategorii Pizza Roku w regionie stargardzkim, obejmującym powiaty gryfiński, łobeski, stargardzki oraz myśliborski. W kolejnym etapie tego plebiscytu restauracja Royal Cafe została wybrana 3. najlepszą pizzerią w województwie zachodniopomorskim, za co również otrzymała wyróżnienie. Firma Rosen Beton Polska powstała w 1999 roku. Założył ją pan Marian Mikołajczyk,
wraz z braćmi Rozens, Belgami, którzy prowadzili taką samą działalność na terenie Belgii. Firma Rozenbeton Polska na co dzień zajmuje się produkcją materiałów budowlanych. Są to różnego rodzaju bloczki fundamentowe, pustaki stropowe, pustaki betonowe. Rozenbeton Polska to również produkcja stropów, płyt stropowych, stropów gęstożebrowych, nadproży, elementów prefabrykowanych. Nasze wyroby przeznaczone są głównie dla budownictwa mieszkalniowego. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 40 osób, począwszy od elektryków, spawaczy, mechaników, skończywszy na operatorach maszyn do produkcji materiałów budowlanych. Wyroby, które są wyprodukowane w firmie, dostarczone są przez nasz transport na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Dowozimy również nasze wyroby do województw ościennych, czyli lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego. Zdarza się, że również nasze wyroby eksportowane są za granicę, głównie są to Niemcy i kraje skandynawskie. Mamy również swoją strategię, która zakłada, że w niedalekiej przyszłości wybudujemy nową halę produkcyjną, gdzie będziemy produkowali wyroby drobnowymiarowe. Dzięki temu będziemy bardziej konkurencyjni. W imieniu swoim, wszystkich pracowników i zarządzających firmą chciałbym podziękować za nominację do Łobeskich Smoków. Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy docenieni jako firma w swojej działalności na rzecz środowiska, w którym pracujemy, w którym się rozwijamy i w którym żyjemy. Zdobywcą specjalnej nagrody starosty Łobeskiego w kategorii rozwój gospodarczy jest Rozens Betons. Wielkie brawa, o wręczenie nagród poprosimy jeszcze na scenę panią starostę, panią Renatę Kulik oraz pana wicestarostę Krzysztofa Gwoździa. Zapraszamy. Nie będę tak dobry w te klocki, jak tutaj państwo prowadzący. Nie ten żart, nie to obycie. Nie jest źle. Myślałem, że będzie betonowy, szczerze mówiąc. Ale naprawdę chciałbym w swoim imieniu, w imieniu zarządu, przede wszystkim wszystkich pracowników podziękować za tą nagrodę. Jak tutaj pan przewodniczący powiedział, była to kolejna nominacja, także jest nam naprawdę bardzo miło, że zostaliśmy docenieni w tym, co robimy. Jak państwo powiedzieli na początku, smoki to przede wszystkim promocja naszego i małej ojczyzny, czyli powiatu, czyli gminy. I wydaje mi się, jestem wręcz tego pewien, że właśnie firma Rozenbeton Polska to robi. Jesteśmy znani w całym województwie zachodniopomorskim, nie tylko w nim, właśnie z naszych wyrobów. Także naprawdę jeszcze raz dziękujemy bardzo i dziękujemy za nominację całej kapitule, władzom powiatu i gminy. I przede wszystkim chciałbym jeszcze tutaj taką podziękować wszystkim urzędnikom, pracownikom gminy Węgorzyno i powiatu łobeskiego za współpracę z firmą Rozenbeton. Mam nadzieję, że następnym razem, jak przyjdziemy dalej, będziemy obsługiwani w tak dobrym i miłym towarzystwie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, la grande finale. Super smok. Starosta może przyznać z własnej inicjatywy dodatkową nagrodę Super Smoka dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla powiatu łobeskiego, a ich działalność nie mieści się w pozostałych kategoriach lub obejmuje więcej niż jedną z nich. Na szczególne uznanie zasługuje osoba, która cieszy się wspaniałą opinią publiczną, jest wieloletnim działaczem w zakresie kultury, kimś, dla kogo dobro drugiego człowieka jest jednym z ważniejszych celów. Dlatego też w takim dniu jak dzisiaj to my musimy ją docenić. A kim jest Super Smok? Dowiedzą się państwo już za chwilę. Zapraszam na projekcję filmową. Super Smok.
Dariusz Ledzion. Ostynki gniazdeczko zbili w stresi. Obi w ciarżne otaru płajem. Tichnu pisniu solowym zahajem. Wsiudy bujno kwitne czeremszyna. Moja przygoda z muzyką zaczęła się w klasie 5 szkoły podstawowej, kiedy to zacząłem uczęszczać do Społecznego Ogniska Muzycznego przy Łobeckim Domu Kultury, które prowadził pan Lesław Buczek. Po ukończeniu szkoły średniej zdałem egzamin do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, kierunek wychowania muzyczne. W 91 roku ukończyłem tą szkołę i od 90 roku już pracowałem w Łobeckim Domu Kultury i w oświatowych placówkach na terenie powiatu łobeskiego i nie tylko łobeskiego, bo również świdzińskiego. Łącznie zrobiłem tych projektów do tej pory 124. Ostatni projekt, który realizowałem, był to realizowany projekt Światowej Parady Dyrygentów w Kazachstanie. W tym roku jeszcze czeka mnie wizyta w Izraelu, w Hajfie i w pobliskich miejscowościach Hajfy, gdzie również będę dyrygował orkiestrami z Izraela. W tym roku spóźniony z powodu pandemii o rok jubileusz Orkiestry Dętej obchodziliśmy. W ramach tego odbyła się 15. Światowa Parada Dyrygentów. Przyjechali przyjaciele. Było to miłe spotkanie, a dzięki temu, że jeździmy po całej Europie i świecie, promujemy również powiat, Polskę i gminę. Na projekty to nie tylko muzyka, bo tak nie chciałbym, żebyśmy tylko kojarzyli Łobeski Dom Kultury i moją osobę z muzyką, ale to są też projekty interkulturalne, projekty plastyczne, projekty klimatyczne. Ostatni projekt, który robiliśmy, świetny projekt z Izraelem, z Arabami mieszkającymi w Izraelu, wyznania prawosławno-katolickiego, z Bawarią i z naszą młodzieżą pod tytułem Klimakamp. Wiele projektów plastycznych, wiele projektów interkulturalnych z Gruzją. Jest tego bardzo dużo, nie można w tych 10 minutach opowiedzieć 124 projektów, które się zrealizowało. Jeszcze na koniec, oprócz tych działań kulturalnych, to są też publikacje naukowe, które realizuję, opisuję muzyków, wydarzenia kulturalne. One są publikowane w całym świecie na różnych konferencjach międzynarodowych. To zostaje dla potomnych. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moim wnukom, moim dzieciom przekazać to, co ja zdobyłem, co udało mi się osiągnąć, żeby to, co mam, żeby nie zostało zaszufladkowane i odeszło ze mną, żeby to gdzieś dalej przekazać. Proszę Państwa, po raz pierwszy ja będę dziękować kapitule, że nagrodziła nam dyrektora, za to, że go często nie ma w pracy. Dzięki tym wyjazdom możemy odpocząć troszeczkę, za co jestem naprawdę wam bardzo wdzięczny, a szczególnie samemu dyrektorowi. Nie mam okazji dziękować dyrektorowi za nic, podwyżek nie ma, chyba że na prąd i gaz. I powiem wam, że tak to skrycie zrobione, że nawet nikt pary nie puścił, że dostał super smoka. Co prawda mam jeszcze kwiaty doniczkowe kwitnące w gabinecie. No późno lecieć teraz po nie, ale... Ojcze dyrektorze, tak się nie robi. Janku, jednym słowem jesteś i wstrząśnięty, i zmieszany. Czuję się jak szampan. A właściwie James Bond, który pił i wstrząśnięty, i zmieszany. Boże, super smok.
a mama nam nic nie powiedziała. Taka tajemnica. Jak najbardziej. Zapraszamy. Oczywiście. Czegoż się nie robi dla matek Polek? Patrzcie, jest jeden, a najwięcej czasu zajmuje. Dyrektor już płacze. Tego nie widać, ale jest niesamowicie wzruszony. Strach na przyszłą galę cokolwiek szykować. Ojcze, czy mogę uściskać twoją prawicę? Tak jak ten film kręcono, to myślałem, że chodzi o jakąś reklamę, nie wiem czegoś, ale dziękuję serdecznie Kapitule i dziękuję tobie, Ryszardzie, bo to chyba od ciebie wyszła ta nominacja. Proszę państwa, jest tutaj na sali pan Stanisław Kopeć. Pamiętam pierwsze projekty ministerialne. Panie Stanisławie, dziękuję, bo dzięki panu te projekty przeszły. Smoka dedykuję wszystkim moim pracownikom Obeskiego Domu Kultury, bo to, powiedział, co powiedział Janusz, to jest jedno, ale bez nich nie byłoby niczego. Dlatego ten smok, Jasiu, przekazuję na twoje ręce. Takiej kadry życzę każdemu dyrektorowi, burmistrzowi, staroście, a nawet prezydentowi. Kwiaty zaniosę do domu, gdyż nie zawsze w nim byłem i niejednokrotnie nadwyrężałem ten prywatny nasz budżet. Skromny w kulturze. A tak naprawdę, proszę państwa, to serdecznie dziękuję. Ogromnie się cieszę, kiedy jestem w tych miejscach takich odległych. Zawsze mnie pytają, skąd ty jesteś? Z Warszawy? Z Krakowa? Ja mówię, nie, z Łobza. Gdzie to jest? Ja mówię, koło Szczecina. Dziękuję serdecznie. Jasiu, zanieś tego smoka naprawdę do Łobskiego Domu Kultury. Dziękuję starostwu powiatowemu, dziękuję burmistrzowi, a w szczególności wszystkich ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Patrzę w górę i dziękuję ci, panie profesorze.